różnej działalności Joachima jest bardzo dużo. Nie sposób tego wszystkiego wymieniać, ale ja myślę, że tak, że po pierwsze większość z Was przeszła przez szkołę trenerską pana Joachima, przynajmniej te początki nauki kręglarstwa pobierali u niego. A poza tym, no jak wiecie, został kilka lat temu doceniony również przez władze samorządowe miasta Leszna, ponieważ jest jedną z osób wyróżnionych tytułem zasłużony dla miasta Leszna. I ja myślę, że to jest bardzo zasłużony. No ale skończył się rok 2010 i kolega Joachim powiedział dosyć. Sam z siebie, broń Boże, nieponaglany przez nas, po prostu stwierdził, że tej swojej pracy chyba już wystarczająco wiele serca włożył. Oczywiście ja wiem, że Joachim się z nami nie żegna, że będzie tu nie raz, nie dwa, nie osiem przychodził. Natomiast no, kończy tą działalność oficjalną. A że jest to uroczystość szczególna, no to podczas tego dzisiejszego spotkania oczywiście zapragnęliśmy uhonorować tak znaczącą dla sekcji kręglarskiej osobę. Uhonorowane zostanie zarówno przez władze samorządowe miasta Leszna, jak i przez władze Polonii 1912 Leszno i przez nas wszystkich. Dlatego chciałbym teraz poprosić oczywiście bohatera wieczoru, tej części wieczoru, proszę tutaj. Joachimie, panie, panowie, to dla nas też i zaszczyt, i pozytywne emocje spotkać się w gronie działaczy, sportowców, którzy tworzyli obraz sportu miasta Leszna, a dla których wzorem nie tylko tej dyscypliny jest odchodzący z czynnego życia zawodowego, trenerskiego, pan Joachim Król. Chciałem podziękować panu bardzo serdecznie za wszystko, co pan uczynił. Tu żeśmy tak na gorąco rozmawiali, prawie nie da się policzyć, ile medali pana wychowankowie zdobyli, ile tytułów indywidualnych, mistrzów Polski, bo może drużynowych, tak. Ale przede wszystkim to, co powiedział przed chwilą pan Ireneusz Kaczmarek, że pozostał pan w naszej pamięci, pozostanie jako wzór wszelkich cnót. Tych właśnie, których naczelną cnotą była skromność i profesjonalizm. To jest takie w tej chwili rzadkie. Wzorem był pan dla młodych ludzi, ale i dla takich może z PESEL-em jak ja. Sztuką jest odejść we właściwym czasie. Nie wiem, czy to jest najlepszy czas, ale skoro taką decyzję podjął człowiek tak odpowiedzialny, traktujący swoje życie, swoje posłannictwo względem innych, no to je uszanujemy i życzymy panu, aby dalej pan radował nas swoją obecnością, swoją mądrością, swoim doświadczeniem, aby cieszył się pan i miał satysfakcję, że tutaj w Lesznie pan mieszka, żyje pan, żył pan dla nas i żyje pan dla nas, i żeby dawało to panu satysfakcję i siły, że pan miał teraz ten czas wolny wypełniony, nie wiem, jaką pasją, bo pasją Joachima Króla była zawsze kręglarstwo i właśnie ta piękna dyscyplina sportu. Honor to dla nas podziękować z panem doktorem Krystianem Maćkowiakiem i wręczyć takie stosowne, symboliczne przekazy. Szacunek. Dziękuję. Chciałbym podziękować w imieniu własnym, rodziny za tak miłe, serdeczne zakończenie mojej służby. Służby dla kręglarstwa. Dziękuję zawodniczkom, zawodnikom, kierownictwu klubu, które to zorganizowało mi, i władzom miasta. Dziękuję bardzo. To nie koniec, myślę, miłych uroczystości, ponieważ tak jak dostojnym jubilatem jest kolega Joachim, tak mamy w naszym gronie jeszcze jednego bardzo dostojnego jubilata, najstarszego żyjącego kręglarza w Polsce. Zostałem poinformowany, w tym roku 90. urodziny na torach kręglarskich od 1947 roku, tak? Od 48. No to myślę, że te lata,
które kolega Antoni i jako zawodnik, i również jako działacz, jako społecznik spędził, poświęcając swój czas kręglarstwu. Też za to należy mu się wielkie, wielkie dzięki. Ja jeszcze to zrobię. Będziesz sobie. Kolega,